przygotowanie dzisiejszego dnia mieli marszałek województwa małopolskiego, starostwo powiatowe Proszowica, burmistrz gminy i miasta Proszowice, wójt gminy Koniusza, Stowarzyszenie Proszowickich Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza Zielononóżka. Myślę, że ta nazwa jest dość znana już w terenie. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Karniowice, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Proszowice, Sołectwo w Opatkowicach, Klub Miłośników Przyrody Rzekotka z siedzibą w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych. I tu bardzo dziękuję klubowi, że wybrał właśnie Zespół Szkół Piotrkowic Małych na siedzibę, dlatego że szkoła ma tradycje rolnicze i chciałbym je podtrzymać, tym bardziej, że duże grono naszych uczniów jest członkami tego klubu. Także jeszcze raz dziękuję za wybranie naszej szkoły za siedzibę klubu. Proszę Państwa, w imieniu zarządu stowarzyszenia chciałbym następnie podziękować marszałkowi województwa małopolskiego Wojciechowi Kozakowi za obecność i wspieranie naszych działań, szczególnie wsparcie, jakie nam udziela niejednokrotnie, jest to widoczne i tak trzymać, panie marszałku. Przede wszystkim wszystkich serdecznie witam. Panie starosto, panie burmistrzu, szanowni dyrektorzy, redaktorzy, naprawdę osób tutaj zebranych, którzy kultywują tradycje małopolskie, polskie jest bardzo dużo. I powiem Państwu, to jest wspaniałe. Małopolska ze wszechmiar 182 gminy ma tradycję, że może pozostała część Polski się rumienić. To u nas nie tylko dziedzictwo kulturowe, kulinarne, ale potężne dziedzictwo przyrodnicze. Niewykluczone, że Mickiewicz, inspirując się od panu Tadeuszu, pisząc, gdzie burzmy ramy świeżo, gdzie dryka jak śnieg biała, gdzie panińskim rumieńcem dzięcielina bała, obserwował właśnie ziemię proszowicką. To jest moje domniemanie i nie chcę burzyć do końca historii. A wiesz, pan powiasta? Chylę czoła przed tymi, którzy ten element przyrody odkryli na nowo. Dziękuję, panie marszałku, bo rzeczywiście mamy tutaj grupę ludzi zaangażowanych, nie tylko zresztą w Wierzbę Powiastą, nie tylko w Zieloną Nóżkę, nie tylko w Gołębie, ale w wielu innych tematach. A kto to robi? Przede wszystkim ci zaangażowani ludzie i młodzież. I za to jestem im niezmiernie wdzięczny. Natomiast bardzo dziękuję za pomoc finansową, medialną pana marszałka, bo bez tego też byśmy wiele nie zrobili. Nie będę się to długo wypowiadał, natomiast szanowni Państwo, jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy nam pomagają. My stoimy otworem. Chcemy, żeby ten powiat proszowicki był widoczny. Dzięki Wam widzimy go wszędzie. Widzimy go w Latwiemy, widzimy go na różnych wystawach. Szanowni Państwo, naprawdę młodzież i Wy wszyscy, którzy się angażujecie, naprawdę jesteście wszystko warci. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Powolutku wracamy. Co mnie nie zabije, to
Ja pochodzę z innych regionów polskich, z Podkarpacia, gdzie ta wieś wokół miasta nie jest aż tak popularna. I będąc już na studiach doktoranckich w mediach, gdzieś przeczytałem o tej akcji Dnia Wieży wokół miasta, spotkałem się z panem Waldemarem i powiedzmy, że już kilka razy uczestniczę w tych działaniach. Ale co jest najważniejsze w tym? Wcześniej ta wieś wokół miasta przez opinię była tak dostrzegana. Powiedzmy, że nie do końca doceniałem jej rolę. Ale od kilku lat, szczególnie przyjeżdżając przez tę ziemię proszowicką, po prostu ten krajobraz zachwyca mnie i dostrzega, czemu tu ta wieżba nie jest przycięta, ma już 7-8 lat, ktoś za nim buje, tu jest pięknie utrzymana. Po prostu taką refleksję człowiek posiada i to jest bardzo piękne. W szczególności dla was, droga młodzieży, te akcje myślę, że będą dawały podstawę do tego, żeby o ten krajobraz dbać, o to, żeby w przyszłości go kształtować. Jak wygląda sytuacja w Polsce? Na 419 kręgowców, które opisane są, żyją na terenie kraju, 1/4, czyli ponad 100 gatunków, to są gatunki, które wyginęły, które giną lub zagrożone są wyginięciem. I między innymi na tej liście jednym z najbardziej zagrożonych gatunków to są płazy. Dlaczego tak się dzieje w Polsce, proszę Państwa, a szczególnie tutaj na terenie powiatu? Mianowicie ziemia proszowicka słynie z tego, że jest to zagłębie uprawy warzyw, jak również owoców na Krakowa. Dlatego też wycięto wszystkie lasy, jakie były tutaj w tym okresie, jeszcze w okresie rozbiorów. 70% terenu to były góry, tu rosły gigantyczne lipy, buki, graby, klony, głównie nasze liściaste. Nic z tego nie pozostało. A największe spustoszenie według przyrodników to zrobiła melioracja. Dlaczego? Ponieważ melioracja w okresie PRL-u dążyła tylko do osuszania. Budowano rowy melioracyjne, nie dbając o oczka wodne, nie dbając o stawy, nie dbając o małe jeziorka, nie dbając o tak zwaną recencję wodną. A wiadomo jest, że o życiu płatów decyduje woda. Ale żeby była rzepotka, żeby nasz klub był w jarze wodny rzepotka, to koło tych zbiorników muszą być normalnie drzewa. Ja mogę sprezentować setki czy tysiące drzew, ale nikt się tym nie interesuje. Ale myślę, że po tym dzisiejszym spotkaniu taki zainteresowany będzie bardzo dobry. Dziękuję.
My każdego roku opowiadamy o tym, że po to zachowujemy te wierzby, żeby mogły się nie jeździć ptaki, żeby mogły z nich korzystać owady. Ale pamiętajcie, że zanim te nasze wierzby urosną, skrzynki rękowe mogą się przydać. Szczególnie w takich miejscach, gdzie te wierzby są jeszcze niewrośnięte. Gdzie są młode szpalery i drzew. Gdzie są sady owocowe, małe, niestawne, niewieloletnie, nie dziuplaste. Te skrzynki mogą nam się przydać. Tu przygotowałem, żeby wam pokazać dwa takie rodzaje skrzynek, które można wykonać samodzielnie i zawiesić je gdzieś na ganeczku, gdzieś na drzewie. Skrzynka półotwarta, z której chętnie korzystają główki, szary, kliszki siwe. To są takie piękne ptaszki w naszym sąsiedztwie, na wagu pana profesora też występują. Mogą się jeździć. To taka półotwarta, bo główka szara czy kliszka siwa należą do tak zwanych półdziuplaków i nie muszą mieć zamkniętego gniazda. No i druga skrzynka, która jest przykładem skrzynki dla typowego dziuplaka, czyli skrzynka dla sikowej. Tutaj jest tak skonstruowana, ma tak zwany otworek, ten wejściowy, że to jest skrzynka jedynie dla sikowy mądrej, bo tylko taka sikora może się tu zmieścić, wcisnąć. Nie wiem, czy to wymaga komentarza. Zagrożony tak w terenu Suby jeździ się po okazji. To jest właśnie kraska, zdjęcie wykonane na kurwiach. Słabo widać, mamy za dużo światła. Młoda kraska. Fotografia wykonana aż w Izraelu. Zimorodek krasnodziowy. Ten specjalista wykonał pojedynki złapane w tą sieć. Klub miłośników przyrody Rzekotka został otwarty dnia 28 stycznia 2012 roku. Celami naszego klubu są rozwijanie aktywnych postaw wyrażających się pozytywnymi działaniami wobec środowiska, obawianie wierzby, sadzenie młodych drzew, dostrzeganie korzystnych i niekorzystnych zmian zachodzących pod wpływem działalności człowieka w środowisku, analizowanie przyczyn degradacji środowiska, wyjaśnienie skutków ingerencji człowieka w środowisko. Natomiast zadania klubu to prowadzenie obserwacji przyrodniczych, ochrona szarby Rzekotki, organizacja imprez, dni wieży powiastej, obławianie wież, organizacja wycieczek krajoznawczych, organizacja konkursów, prowadzenie kącika przyrodniczego oraz dokarmianie zwierząt w okresie zimowym. W pięknym zamku na wzgórzu, gdzie nie zwijały się tumany kurzu, mieszkała królewna Śnieżka. A imię takie miała, ponieważ jej skóra była jak śnieg biała. Dziewczyna szczęśliwa była, dopóki jej matka żyła. Kiedy ojciec ożenił się drugi raz, nastał dla niej cierpienia czas. Czy zostanie moją wolą, tą wyśnioną, wymarzoną? Dzieci, poduszki dywany bije aż już leci.
A jeden proszę, panie starosto, panie burmistrzu, panie prezesie, kochani młodzi przyjaciele. Jestem wzruszony tym wszystkim, co tutaj słuchałem, co przeżyłem i nasuwa mi się pewien pomysł. Kiedy tak słucham o tych waszych skarbach, o tych skarbach ziemi proszowickiej, o wierzbie błogiastej, o płazach, o żabkach, o ptakach, o gołębiach, o bocianach, to wszystko kojarzy mi się z wiosną. I mam taki pomysł, który kieruję do pana Waldemara, który jest gejzerem znakomitych pomysłów, żeby ogłosić Polsce, całej Polsce, że gdzie zaczyna się wiosna? Wiosna zaczyna się na ziemi proszowickiej. I niech się o tym dowie cały świat, cała Polska. Tutaj zaczyna się wiosna. Tutaj ją najpiękniej witamy. Ta ziemia pełna wspaniałych gospodarzy, pełna patriotów, wojowników, dawnych powstań. Ta ziemia, której rodzą się świetne pomysły, ta ziemia wnosi piękny bukiet pomysłów, gdzie? Do Polski i do Unii Europejskiej. Jesteśmy w wielkiej rodzinie europejskiej i musimy pielęgnować swoje kwiaty, swoje kolory, żeby tymi kolorami ten bukiet europejski jeszcze upiększać. I wy to robicie. I dlatego mój wniosek jest taki, że tutaj zaczyna się wiosna i niech się o tym dowie Polska. Pozdrawiam. Podobają i no, robi to, co lubi, robi to, co w zasadzie uważa za stosowne, ponieważ ratowanie dziedzictwa przyrodniczego wierzby głowiastej no, jest głównym naszym celem. No i to jest dziedzictwo przyrodnicze Polski, siedlisko, tak jakby zwrócą uwagę, to właśnie w tych dziuplach wierzbowych lęgną się ptaki. Może w tej chwili ich nie widać, ale jeżeli przychodzi okres lęgowy, to one muszą szukać swoich miejsc. Bardzo nas interesuje, chcielibyśmy tu na ziemi proszewickiej znaleźć sowę pójczkę, która gnieździ i gnieździła się właśnie w dziuplach wierzbowych, bo to jest niesłychanie rzadki, oryginalny i ciekawy gatunek, jeśli nam by się to udało znaleźć, a przy takiej okazji czasami może się to udać. To jest, zwracam uwagę, przyjdźcie, powiedzcie, że coś takiego zaobserwowaliście, popatrzyli. Wtedy może nawet zrezygnujemy z cięcia, żeby nie zrobić jakiejś krzywdy. Na szczęście jesteśmy przed sezonem, wegetacji tu jeszcze nie ma, to możemy się tak pobawić. Też apeluję tu do organizatorów i myślę, że na drugi rok już na pewno tego będę starał się przypilnować. Chciałbym, żebyśmy oprócz cięcia jeszcze też sadzili jakieś patyki wierzbowe i uzupełniali to w lukach, bo to jest niezwykle ważna rzecz. Cieszę się, bo przez te 7 lat naprawdę dużo udało się zrobić. Te wierzby są piękne, te wierzby są naprawdę, postawiliśmy je, że tak powiem, na nogi i one są we wspaniałej kondycji. Ale pamiętajmy, że jeśli ich nie będziemy uzupełniać, to one będą z czasem wypadać i to będzie źle. Te szpalery będą nam pustoszyć, będzie ich coraz mniej. Dlatego w przyszłym roku na pewno będę tu namawiał do tego, żebyśmy trochę też podsadzali, nie tylko ciebie. Chciałem tutaj jeszcze nadmienić, że pierwszą akcję 7 lat temu zaczęliśmy tam na początku. Można sobie zwrócić uwagę, jak te gałęzie podrosły. I tutaj jest akcja z poprzedniego roku. Widoczna. Tak. Piękne, zdrowe naprawdę. I proszę jeszcze tutaj prosiłbym. Myśmy tutaj z panem redaktorem Mazanem wstali dzisiaj o godzinie 6 rano, przyjechali z Krakowa tutaj do was. Tak, panie burmistrzu, bo u nas na rynku ani pod Wawelem takiego krajobrazu nie ma. Nie ma.
jak chcemy zobaczyć wierzby, polskie wierzby, te, na które patrzył Chopin, a potem jak na te wierzby patrzył, to komponował te cudowne mazurki, owerki, krakowiaki, no to to jest najbardziej piękny polski krajobraz. Nie ma jeszcze, panie Irku, jest gniazdo, ale nie ma jeszcze bociana. Jakby tam był bocian, to mielibyśmy kąpkę, prawda? Tylko fortepian i zagrać Chopina. No, krótko mówiąc, to są siódme już, to już jest siódme święto ogławiania. No a siedem to jest liczba magiczna. Skarby zawsze są za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, za siedmioma lasami. I myśmy już to siedem przechodzimy i wchodzimy do raju. I tu jest chyba raj przyrodniczy. Tak jest. Wczoraj żeśmy sobie powiedzieli, że wiosna do Polski przychodzi najpierw do Proszowic. To jest stolica polskiej wiosny. Bo tutaj dbają o to, żeby ta wiosna się pięknie zadrzewa, żeby ptaszki miały gdzie się lokować, żeby słupki przylatywały, żeby boczki miały co jadać. No i tak to jest. Pan Waldemar nam kazał, my jesteśmy, ale jesteśmy szczęśliwi. Pan Zaleczki, jeszcze ktoś może? Dziękujemy. Nasz region, naszą szansą został uruchomiony po to, aby przebić właśnie tą rodzimą kulturę.
bo dużo było powiedziane o wierzbie, ale ja myślę, że jak mamy potrawy tradycyjne, czy to w tej chwili przywróciliśmy polską czerwoną, czy to rysia, czy zielonogórskie, kuropatwianą, niewykluczone, że z formy rzeczowych wróci płotek z wierzby, który może być fantastycznym uzupełnieniem schety, domostw, które są. Mamy szczechy, czemu nie może być płotek? Ja myślę, że może to się stać jak najszybciej. Program Nasz Region, Naszą Szansą rozwija się. Waldemar wie, jak do niego sięgać. Są to każdorazowo pieniądze na różne działania, ale skierowane przede wszystkim na region. Cieszę się, że ziemia Kloszowska potrafi tak z niego czerpać. A że nie będę ukrywał, że lobbying też musi być, to, no to tak się dzieje, że możemy się spotkać. Szanowni Państwo, siódmy raz. Cieszę się, że siódmy raz i kolejny raz jest nas więcej. Wspaniałe osoby, wspaniale propagowana inicjatywa. Na pewno za chwileczkę będzie statystyka i ile tych wierzb mamy. Tak postąpię, że uruchomię program, abyśmy zliczyli te wierzby, zinwentaryzowali i niewykluczone, że dzieci w szkole miałyby zajęcie. Liczy się bocian, trzeba policzyć również wierzby. Ale z takiego gremium, z burzy mózgów coś wynika i to jest ta nasza przyszłość współpracy. Mamy przed sobą wiele roboty, bo my tutaj siedzimy, gadamy, a tam wierzby rosną. One cały czas rosną. Trzeba na to być przygotowanym. Natomiast jak byliśmy tam, na tym miejscu naszej akcji, to pan burmistrz opowiadał nam przepiękne rzeczy. Mianowicie jak to kiedyś tam jego ojcowie, prawda, tutaj dziadkowie, ojcowie, jak to tutaj te wierzby pielęgnowali, bo to był prawdziwy majątek, prawdziwy skarb. Pani burmistrz, to taka prośba, niech tam to pokrótce tutaj jeszcze powtórzę. Moi drodzy, to czasu to prawda nieodległe, te 40 lat, no nie wiedziało, ale była taka sytuacja, że obławianie to było drzewo, które było przeznaczone, tak można podzielić, na trzy asortymenty. Ta najdrobniejsza część to było bardzo długie, tak jak w lesie piekło. Ta gruba część brali przede wszystkim mieszkańcy zawisłych grob. Podstawa do życia i grubsza sprawa rąbana przez takie szafki, wiązana łykiem i nieraz w tamtych okresach w mieście jeździł gospodarz po mieście drzewo, tak to były te czasy, sprzedawał gotowe elementy. Czyli strona ekonomiczna. Otóż od niepamiętnych czasów w tych okolicach na północnej i po północnej stronie Karpat występował brak jodu odczuwany przez ludzi i ludziom rosły bole takie potężne. Bardzo to kiedyś było niestety popularne. Ale jak już sobie radzili mieszkańcy tych okolic? Otóż 350 lat temu ksiądz Benedykt Pierzyński, zresztą z zawodem jako lekarz pracował u Bonifratrów, jako doktor wymyślił sposób nawoza. Po prostu trzeba było w usta wziąć kawałek surowej wołowiny, otrzymać ją w ustach tak, żeby się ociepliła, potem szło się do wierzby i wypluwało do dziupli, mówiąc, wolę pluje, wierzba trzyma. Tylko trzeba było koniecznie zaszpuntować, prawda, tę dziuplę, żeby ten ból nie uciekł, no i miało się problem wola surowej. Jednym słowem, proszę wszystkie do sędziana. No, trzeba i warto powiedzieć, że ta wierzba miasta, obok tych zalew, o których tutaj mówiliśmy, obok tego siedliska dla organizmów żywych rozmaitego rodzaju, była także lekiem. Kora z wierzby miała właściwości podobne aspirynie. Dokładnie, to była stara aspiryna. I kiedy uczeni zaczęli badać, że tak powiem skład wierzby, okazało się, że to jest po prostu aspiryna. Ona ma właściwości aspiryny. I teraz wiecie dlaczego tutaj, w tych stronach, w Proszowicach, są ludzie zdrowi, odpowiedzialni, właściwie się rozwijają. To zawsze jedli te leki, ale przyrodnicze, nie tą chemię, tylko to, co tu się rodziło na tej ziemi. Dziękuję.
Czuma, który jest krakowskim cenzusiem typowym, przyjeżdża tutaj i obgryza. Słuchajcie, ja jestem cenzusiem i bardzo lubię coś dostać za darmo. Otóż dostałem za darmo książkę pana Ireneusza Kaługi pod tytułem Bocian. Coś pięknego. Bardzo proszę, dziękuję. Coś pięknego. Ja rozumiem, panie Ireneuszu, to jest za darmo. Bo ja jako Krakus się bardzo cieszę, ale ja pana poproszę o to, żeby pan zechciał powiedzieć, jak to jest u was, tam na Mazowszu, na Podlasiu. I z tymi mieszkami, i z tymi bocianami pasówka, bo bociany już za chwilę przylecą. A to jest arcymistrz, arcykochany bocian. Bociany w wierzbach nie mieszkają, ale na wierzbach? Siadają. Drodzy państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jestem tu już któryś raz z rzędu, te wszystkie akcje. Przyszedłem tym wszystkim akcjom i to tak naprawdę, no mówiąc nieskromnie, trochę od nas się zaczęło, od tego Mazowsza, od tej wierzby i od tych bocianów. Te pierwsze akcje, które tu organizowaliśmy wspólnie z Walkiem, no, oczywiście bez niego tego by nie było, ale to zawsze potrzeba takiej iskry, żeby krochy się zaczęły palić i rozchodziło się to w różnych kierunkach. A jak jest u nas na Mazowszu? No właśnie znakami Mazowsza jest wierzba i bocian. No, my trochę tych bocianów mamy. Jesteśmy czwartym województwem pod względem liczebności bociana białego w Polsce. Wierzb mamy dość dużo, niewiele osób je uławia, a są potrzebne, pożyteczne siedlisko zwierząt, szczególnie ptaków, których ja osobiście się kocham. Pokazywałem wczoraj wam różne gatunki, opowiadając o tym, co się z nimi dzieje, gdzie one są, jak występują. No i cóż, jestem zbudowany waszą postawą, że to robicie. Chciałbym, żeby takich akcji w Polsce było więcej. Zazdroszczę wam bardzo i to niedobre słowo zazdrość, ale z całego serca wam zazdroszczę takich ludzi, samorządowców, takiego pana marszałka, który przyjeżdża po prostu do was do rewizji w Opatkowicach, pije z wami herbatę, która szybko stygnie. Ukuliśmy tu kiedyś takie powiedzenie, że muszę się z wami tym podzielić. Nie wiem, na którejś akcji było tak zimno, że dostałem od pani herbatę i ponieważ chwilę się zagadałem, to trwało jakieś 30 sekund, jak podniosłem do ust, ona była już zimna. I potem zaczęliśmy tak z Waldkiem sobie rozmawiać na temat tego, co się wokół nas dzieje, co trzeba robić, ile tych rzeczy jest do zrobienia, to mnie się ukuło takie powiedzenie, że róbmy to, bo życie stygnie szybciej niż herbata w remizie w Opatkowice. No i to jest chyba taka fajna puenta, jeszcze taka mi się przypomina z jednego polskiego filmu. Musisz dowiedzieć się sam o sobie, co w życiu lubisz robić najbardziej. I zacznij to robić. Ja to robię, Waldek to robi, pan marszałek, jest nas entuzjastów naprawdę bardzo dużo. Tylko musimy rozejrzeć się wokół, popatrzeć na te nasze małe ojczyzny, wymyśleć sobie jakiś cel. I jak mówimy już o tych płotach, no to czerpmy się tego celu jak pijany płot, może wierzbowego nawet. I to róbmy, bo to są najważniejsze rzeczy pod słońcem. I nie gdzieś z wysoka, tam gdzie niewiele stamtąd widać. Zaczynajmy to robić w naszych małych ojczyznach. Od jednego płotu, od czterech uczniów, od dwóch samorządowców zaangażowanych. No i niech się to rozrasta. Tego sobie i wam wszystkim życzę ku chwale i na potęgę tej naszej pięknej przyrody polskiej, bo ludzie z zagranicy przyjeżdżają i chcą o tej przyrodzie słuchać, chcą oglądać, chcą tutaj odpoczywać. Ja w ogóle częściej tutaj mam zaszczyt gościć w Proszowicach, to czułam wrażenie, że jak z Boga to do Boga, jak wydaje trzeba komuś pomóc, to do coś uratować, co do Proszowic. No mieliśmy, prawda, zieloną nóżkę, kuropat, piastronę, tak? Tak mieliśmy, tak, a mamy wierzby powiastne. No wszystko, co widać, co jest, co, gdzie widać, to Proszowice idą na ratunek. Ja wyobrażałem sobie, że już mi nic w Proszowicach nie zdążę zdziwić. Chodzę dzisiaj na salę i jedna pani mówi, a ja pana znam. A skąd mnie pana zna? Bo mój mąż przedwczoraj gasił u pana w mieszkaniu pożar. Szanowni państwo, my za chwilę przystąpimy do bardzo miłej części naszego spotkania.
Mianowicie będziemy rozdawać upominki, nagrody dla tych, którzy sobie na to zasłużyli swoją pracą i swoją pasją. Będziemy także tutaj organizować konkursy, będzie można zdobyć rozmaite nagrody, ale zanim to nastąpi, to pozwólcie, że ja poproszę jeszcze pana Janusza Króla. Pan Janusz Król, właściciel 50 rodzin pszczelich. Obrazek namalowała pani Maria Stachurska, a czyta aktor Krzysztof Górecki. Życie rodziny pszczelej. Wiosną akcja trwa i w lecie, gdy o roju pszczelim lecie, by zrozumieć to na razie, trzeba poznać je w obrazie. Rzeczka właśnie posłuży nam do objaśnień. Zacznijmy od pszczoły zbierającej rosę w prawym dolnym rogu. Mamy tam również waleczną strażniczkę, co w osie zadaje bok. A nieco poniżej groźny szerszeń się czai drugi z wrogów. Właśnie obleśnie się oblizuje. Dobrze wiemy dlaczego. Na widok wiaderka z nektarem ze zbioru pierwszego, zabranego przez pszczółkę z mniszka lekarskiego. Chcemy mianowicie nadać dzisiaj tytuł Królowej i Króla Wierzby 2013. No, zacznijmy od kobiety, to normalne. Otóż Napięcie rośnie, tak, tu nie wolno pomylić, że tak powiem, ani jednej literki. Pierwsza dama. Tytuł Królowej Wierzby roku 2013 nadajemy Anecie Dziedzic. Zdrowie. Aneta Dziedzic, z tego co ja wiem prywatnie, to jest zastępca dyrektora zespołu szkół w Piotrkowicach Małych. Bardzo serdecznie gratulujemy, kłaniamy się pięknie, czapką krakowską do ziemi nisko. No i korona. Proszę uprzejmie. Czy jest głowa, na której korona prezentowałaby się lepiej? Nie ma pani. Pani Aneto, ma pani przywilej. W każdą niedzielę może pani chodzić w tej koronie. Od święta. Jak będzie pani szła, to wierzby będą się pani kłaniać. No ale cóż, do królowej to jeszcze potrzeba króla. I to jest ten moment, kiedy tego króla tutaj wam wszystkim objawili. Otóż tytuł Króla Wierzby za rok 2013 został nadany przez przewodniczącą Klubu Miłośników Przyrody Rzekotka Ewę Gołąb, przez prezesa Stowarzyszenia Proszowickich Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza Zielononóżka, prezesa Waldemara Budzkiego, panu Wojciechowi Kozakowi. Panie marszałku, wiedziałem, że tak będzie, ale gotów byłem pana pomścić. No proszę. Słuchajcie, a teraz... Tutaj my się napatrzymy wszyscy na wyjścia. No ja chciałem powiedzieć, a teraz prosto na Wawel, prawda? No. Proszę bardzo, fotoreporterzy, chwila dla was. Chwila dla fotoreporterów. Tak. Jestem dumny, że mogę być tym wybranym królem. Co prawda mam to szczęście, nie wiem jak dawniej królowie grymasili, przysyłano im zdjęcia, a ja mam to szczęście, że uroda, pozycja w jednym i nie wiem co zrobi królowa, ale Wojciechem Wstydliwym to ja nie jestem. Uzgodnić co dalej. Dziękuję serdecznie i czuję się naprawdę zaszczycony. Królowo Aneto, jest mi niezwykle miło. No gratulujemy serdecznie taką królową, jest to skarb. Jakby pan, znaczy
Jego wysokość chciała scedować może swoje obowiązki królewskie w części na mnie na przykład, to nie będzie nikt się kadał. Proszę Państwa, jeżeli doszliśmy już do tutaj do naszego zaprzyjaźnionego kolegi Ireneusza, muszę powiedzieć, że w zasadzie dzięki niemu ta akcja się tutaj rozkręciła, bo ja kiedyś 7 lat temu byłem zaproszony właśnie przez Irka. No, nigdy żeśmy się nie spotkali, nigdy żeśmy się nie znali, natomiast połączyła nas wierzba Głowiasta i element przyrodniczy wierzby Głowiastej, także no, ja chciałem to robić, on to już robił. I także Irek zaprosił mnie 7 lat temu, czy to nawet 8 lat temu Irek, na Dni Wierzby Głowiastej właśnie w tereny siedleckie. Natomiast ja nie pojechałem na uwalnianie wierzb, za co przeprosiłem Irka wtedy, ale gdy zorientowałem się, ile wierzb mamy tutaj w naszym terenie, mówię: Irek, ja Ci bardzo dziękuję za zaproszenie, ale na następny rok będziemy chcieli Ciebie zaprosić do nas, jeżeli uda się to zrobić. Drodzy Państwo, przed nami fura roboty. Pamiętajcie, wy śpicie, uczycie się, chodzicie na spacery, a wierzby cały czas rosną. A to znaczy, że musimy się spotkać jeszcze na 8, 9, 10, 750 i 1000 dniach Wierzby Głowiastej. Proszę widzieć. Do zobaczenia. Pozdrówcie na wszystkie zielone nóżki. Bardzo dziękujemy prowadzącym, bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przybyły. Bardzo dziękuję Klubu Miłośników Przyrody Rzekotka z Piotrkowic. Duże brawa. To debiut taki był w tym roku, rzeczywiście można było. Jeżeli ktoś jeszcze chce zabrać głos, panie burmistrzu. A jeszcze tutaj pan burmistrz mi podpowiada właśnie, że zapomnieliśmy o Ochotniczej Straży Pożarnej z Opatkowic. Dziękujemy bardzo za udostępnienie sali. Proszę, duże brawa. I że jest ciepło, bo rzeczywiście cieplutko, elegancko, przytulnie. Także bardzo dziękujemy wszystkim. Jeżeli o kimś zapomniałem, no to z góry przepraszam. Zapraszamy na kolejne edycje, no i jeszcze mamy w planie te pielgrzymki rowerowe, to proszę śledzić stronę Klubu Miłośników Przyrody, tam te pielgrzymki rowerowe się pojawią, bo mamy dwie w planie, to jest pielgrzymka rowerowa do Hebdowa i mamy pielgrzymkę rowerową do Sanktuarium do Zielenic, ale to proszę śledzić, bo tam terminy się mogą zmienić. Bardzo dziękujemy wszystkim prowadzącym. Duże brawa dla prowadzących. Bo pan Mieczysław Czuma i Leszek Mazan, no to rzeczywiście tu są zaprzyjaźnieni z nami, także już mamy nawet nagrany festiwal 22 września, trzeci Małopolski Festiwal Polskiej Zielonuszki w Proszowicach. Oczywiście osobami prowadzącymi są tutaj pan Leszek Mazan, Mieczysław Czuma. Termin jest ustalony. Wstępnie w województwie mamy tam już jakieś pieniądze klepnięte, także myślę, że festiwal poleci, panie Mieczysławie i panie Leszku. Bardzo dziękuję wszystkim i do widzenia.